Zobacz, jak było na naszym poprzednim szkoleniu. Cześć, jestem Marcin. Monika i Marek Jaskółka. Cześć, jestem Bartek. Oleg Petryszyn. Justyna. Marcin. Dorota Pops. Cześć, jestem Karol. Firma Izobut Development. Nazywam się Kajetan Jędrzejewski. Przyjechałem spod Warszawy. Z Krakowa. Przyjechaliśmy z Wiednia. Wrocławia. Przyjechałam z Lęborka. Przyjechaliśmy z Łodzi. Pracuję w Warszawie. Z Ukraina, Kijów. Jedno z lepszych szkoleń, na których byłem. Posiadamy dużą wiedzę deweloperską, bo jesteśmy właśnie po świeżymi absolwentami kursu. Przyjąłem rozsądek braci, fajne, pozytywne osoby. Widać, że to nie jest tylko stricte biznesowo, tylko chcą przekazać większą wartość. Rozsądni bracia, pełen profesjonalizm, widać, że zjedli zęby na deweloperce. Uważam za bracia, za takich fachowców swojego w tej dziedzinie deweloperskiej bardzo wysokiego poziomu. Za budowę odpowiedzialny jest kierownik budowy. Nie wiecie, ile zapłacić za nową działkę, jeżeli nie będziecie wiedzieli, co chcecie wybudować. Prawa deweloperska wprowadziła coś takiego, co się nazywa prospekt informacyjny. Jesteśmy mocno naładowani energetycznie. Pozytywną energię. Doświadczenie kolosalne w tej branży. Rozpoczynamy naszą działalność. Rozpoczynamy nowe życie. Mają duże doświadczenie. Widziałem to po aspektach architektonicznych. Sposób, jaki przedstawiali jakby swoje dokonania, jak rozwiązują pewne problemy, właśnie pokazało, że nie są to teoretycy, tylko raczej ludzie twardo stąpający po ziemi, którzy już naprawdę zjedli zęby na inwestycjach. W pierwszej koncepcji jest zawsze coś do poprawy. W tym wariancie my, zobaczcie, nie wykładamy w ogóle gotówki na zakup działki. W spółce komandytowej też może być kilku komandytariuszy. To szkolenie jest praktyczne i jakby wprowadza nas już w tajniki, tak, że możemy to rozpocząć. To nie była woda, to było takie bardzo mięso, tak powiem, nie? Szkolenie jest dobre dla każdego, dla każdej ambitnej osoby, która chce się rozwijać w tym kierunku i chce zrobić coś fajnego. Są osoby, które mają dużą praktykę, duże doświadczenie, wiedzą, czego chcą i zdiagnozowali rynek, na którym działają i potrafią się w nim bardzo dobrze odnaleźć. Generalnie każdy panel był ciekawy, bo każdy wnosi coś do całego procesu deweloperskiego. Rozsądni bracia, tak, potrafią to przełożyć w sposób taki praktyczny, tak, że to nie jest teoretyczne podejście do zagadnień deweloperskich, tak, tylko to jest właśnie to, co wynika z ich doświadczeń wieloletnich. Wiedza jest bardzo duża. 17 lat w deweloperce to w praktyce to bardzo dużo daje. Chodzi o to, żeby przejść szkolenie i zacząć działać.